Ulice Powstańców Wielkopolskich, Piaskowej i Rejmonta doczekały się remontu. Właśnie zakończono z sukcesem przetarg na roboty, ale szybko nimi nie pojedziemy. Przebudowa i rozbudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich będzie kosztować ponad 13 milionów złotych. Niespełna połowę tej kwoty miasto wyda na przebudowę Rejmonta. Obie ulice wykonywać będą suwalskie przedsiębiorstwa. Ulica Piaskowa to również spory wydatek. Za niemal 12 milionów złotych pracę wykona firma z Augustowa. Najszybciej powinna zostać oddana do użytkowania ulica Powstańców Wielkopolskich. Tutaj projekt umowy zakłada, że wykonawca upora się z robotami maksymalnie w 400 dni. Znacznie dłużej na przebudowanie drogi poczekamy w przypadku Rejmonta i Piaskowej. Oba ciągi komunikacyjne realizowane będą w trybie projektuj i buduj, a finał, jeśli roboty pójdą sprawnie, spodziewany jest na koniec maja 2026 roku.